Siemano wszystkim, z tej strony Mister. Witam was w podziemiach. Udajemy się do coś tam Black, coś tam Wall, coś tam, nie wiem, nie pamiętam nazwy. W każdym razie podążamy za hinduską, która nas ma zaprowadzić do jakiejś pradawnej rasy, która coś tam będzie nam robić złego, albo my będziemy robić złego tej rasie. Jeszcze potwora się zawaliła, proszę! Jaki szarmancki rycerz! Walczyłam z nimi w Jihansi. Kompania ich obsługuje. Skoro jesteś tego pewien, dokładnie. Pokaż mi dowód. System podziemnych tuneli się rozrasta. No to podążamy dalej za nią. Czyli będzie jakiś sojusz z tego, co tutaj się już dowiedzieliśmy. Zobaczymy, co będzie dalej. Czyli musimy pchać. Powiedz kiedy. Już. Pięknie, pięknie. Nie łatwiej było to pociągnąć do siebie i dopiero tam przejść? Tędy. Dobrze, skoro mamy biec, to biegnijmy. Chwila. Ktoś tu jest. Nie za dobrze. Nicy? Cicho. Szybko, kryj się. Kryj się, szybko. Kto tam? To jest teren prywatny. Tak przypuszczałem. Zgubiłem się w tunelu. Coś za jeden. Jestem po prostu wędrowcem, który zgubił drogę. Jeśli mogę spytać, gdzie jestem? Blackwall Yards. To są doki kompanii. Na pewno nie tam szedłem. Lepiej wracaj tam, skąd wylazłeś. Wracać tunelami? Na pewno dużo łatwiej byłoby pójść ulicą, prawda? W tył zwrot. Fajnie. Tylko odpoczywa. Chociaż chyba później może go boleć głowa. To było fajne. Możemy coś od niego zabrać? Nie, nic nie możemy. Spójrz, jest ulica. Wow, ulica? Tam się coś świeci. Miasto rozbudowuje nabrzeże. Tu jest dźwignia przestawiająca tory. A, czyli najpierw musimy przestawić to. Tak? A, trzeba było podejść od odpowiedniej strony. Czy dobrze są przestawione? Bo nie mam pojęcia. Tak! Proszę państwa, teraz to będziemy pchać ten wagonik. Już widzę, jak oni to pchną. Przecież tu jest załadowane nie wiem co. No dalej, laska. Gotowe. To super, że gotowe. To idzie nawet lżej niż myślałem. O mój Boże. Ile oni mają siły oboje? Ale jeżeli zrobią drugą grę, w której będzie można było... Będzie można więcej grać, aniż oglądać filmu, to byłoby świetnie. W sumie filmy są ok, tylko żeby było więcej gry. Dlatego pewnie ta gra jest tak hejcona. Powinniśmy dać radę się wspiąć. Dobry pomysł. Jest przejście. No to hop, siup do góry, proszę pana. I gdzie teraz? Raczej nie będziemy wracać, tak? Albo może i będziemy? Chodź, tylko patrz pod nogi. O! Bym se skoczył, to by było niefajne. Daj
No, Lachon. Wygląda na zwinną, po co jej pomagasz? Powinna sobie dać radę. Otworzę bramę od środka. Chodź, pomogę ci. I się nadzieję. Szybko, zaraz będzie tędy przechodził patrol. Jeszcze. A skąd tylko wiesz? Moment. Snajper! Nie za dobrze. Nawet bardzo źle. Nadal uważasz, że da się to zrobić pokojowo? Nie wychylaj się! Spróbuję się dostać do snajpera! Albo po prostu go zabić. Przygłosili mnie! No już załatwione. To ja się tam mam dostać do niego, tak? Dobra, obstawiam, że pewnie schodami do góry. Głowa! 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 No nie, dobra, może być nie głowa. Poszło troszeczkę gorzej niż myślałem, ale widzę, że mój pancerz się by teraz tu przydał. A, pięknie. Lepsza broń się na pewno przyda. Czy ja tu mogę do niej wyjść? Coś tu mogę porobić? Pewnie, że mogę wyjść. Dobrze, że ja ich tu w ogóle nie widzę. Tam jest dwóch. Ha, 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 ciulaski. To nie jest tak fajnie, co? W ogóle czemu ja z tego strzelam? Z tego mogę przecież strzelać. Ulica jest czysta! Zostań tu, załatwię snajpera! No właśnie, gdzie jest snajper? Eee, what the hell? Serio, ziomek? Wystaw ten łeb. No wystaw łeb! Nie będę tu czekał całego dnia. Hehehe. Teraz pytanie, gdzie jest snajper? Cholera, nie widzę go. No, tak trochę nie bardzo. Czyli pewnie musimy się tu gdzieś przedostać. A pytanie, gdzie i jak? Obstawiam pewnie, że tutaj musimy zejść. O! Amunicja! Wiedziałem, że tu coś będzie dobrego. Tylko pytanie, gdzie dalej i co dalej? Czy my tu mamy wejść do góry? Nie, raczej się wejść nie da, czyli pewnie tylko zejść możemy. Tędy? Dobra, nara. Łop! Nie, biegiem. Nie, oczywiście jakiś pieprzony shotgunista tu musiał być. Załatwimy to troszkę inaczej, pewnie musimy od samego początku, kurna, tutaj biec. O, nawet i nie! O, wow! No, jestem pod wrażeniem, że tak daleko mnie nie cofnęło. Ponieważ tutaj tak musimy zejść. Da fuck! Cię chyba całkiem drze. Wypieprzaj mi z tym kurna shotgunem.
No, odnawiaj sobie życie, odnawiaj. Dobrze, podchodźcie pod lufę. Bardzo dobrze wam to wychodzi. Gdzie jest jeszcze jeden? Ja wiem, że tu był jeszcze jeden koleś. Dawaj ten shotgun. Shotgun się przyda. Wiem, że ten ziomek gdzieś tu się czai. Tylko jeszcze nie mam zielonego pojęcia gdzie. Tylko wolę obejść sobie to naokoło. Albo może się nie czai? Bierzemy sobie amunicję. Co tu jeszcze będziemy mieć ciekawego? Więcej amunicji. Zbliżam się. Oho, ciulasku, aż ci nogę urwało. Co, głupio? Wypieprzaj mi stąd. Widzę cię. Ha, shotgun najlepsza broń ever. O Boże. O nie. O, no, tam u góry jest ziomek. A, nie mam granatów. Dobra, pozostajemy przy shotgunie. Gdzie, Holender? Drzewa całkiem. Tu z góry chyba mnie nikt nie będzie atakował, prawda? Cholera! Dobra, do środka. Świetnie, teraz pasowałoby mi zmienić broń na jakąś lżejszą. Na jakąś mniejszą i na tą, którą tu zostawiłem z tyłu. Wiedziałem, że tu będziesz. Wiedziałem. Dziękuję, maleństwo. Tego ciulasa tam z góry trzeba sprzęgnąć. Jeszcze żyjesz. O Boże, jak to teraz tu pizgnie. Może nie pizgnie, bo nie trafił koleś nawet w taką gigantyczną chmurę. Dobrze, oni się tak ładnie osłaniają. Dobrze, gdzie jesteś, ziomku? Fuck me! No ile on może przyjąć na klatę? What the hell? Dobrze, to było bardzo dobre. Wreszcie zdechł! Ileż można? No uważaj, ziomeczku, uważaj. Nie mam na to czasu! Jednak będziesz musiał mieć czas, ponieważ oni cię tu dosyć mocno tyrają. Dobra, czy my tu mamy jeszcze jakąś inszą broń? Tą na przykład, którą sobie strzelałem, albo nie, może jednak tą broń. A, widzieliście, bardzo dobrze. A, już więcej nie mogłem. Tak, troszeczkę mnie poniosło. Nie przejmujcie się tym, ale tak, celowanie. Ładnie, wychyl się, tak, jeszcze troszeczkę. No, nie w dupę, w twarz. Ciulasku. Chodź tu, ha. Zabiłem cię, co? Nie było już tak śmiesznie, co? Słyszę tego snajpera, on tu na pewno gdzieś siedzi. Przezorny, zawsze ubezpieczony.
A przezorny teraz musi zmienić broń. Zdecydowanie, ponieważ to mi się przyda. Tą już mam. Gdzie ten Mateusz jest? Pewnie gdzieś u góry siedzi. Jakoś trzeba się do niego dostać, tak? No, na stówę, pewnie po schodach. Nie widzę innej opcji. Więcej strażników na ulicy! Chwila! Zaraz będę na miejscu! Nie wiem, czy zmiana tej broni to był dobry pomysł. Prawie, prawie. Oni gdzieś tu na pewno siedzą. Siedzą na pewno za tymi drzwiami. A, pięknie. Ha, ciulatku, i co? Na bliski dystans już nie jesteś taki mocny, co? Idź, idź! A, tu się kryjecie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Gdzie biegasz? No patrzcie, ja go nie mogłem zabić, a ci kurna mnie ściągają tak, o. Będę ochłaniać! Lol, jak on tamten umarł? To się nie wychylaj do cholery! No... Termit biegnie! O Boże! Gdzie ciula się? Strzelbą zneutralizowany! Dobrze, ona też ładnie atakuje, lepiej niż kurna Lafayette. No, gdybym ja tylko jeszcze lepiej celował, to by było świetnie. Gdzie ciulu tam siedzisz, się chowasz? Leć! Osłaniam cię! Ha, pięknie, wszystkich ładnie tu wyściągałem. Gdzie tam się skrodasz? O ty ciulu. Nie? Nie ma błyszczenia bronią. Strzał w nogę, śmiertelny. Może jednak nie do końca. Ten był śmiertelny. Kieruję się do odlewni. Miejmy nadzieję, że ta snajperka jeszcze mi się mu przyda. Powinna. A co jeżeli broń bym sobie zmienił? Za tobą! Oh. A, tak. Ale mnie zadźgał i pewnie będę musiał powtarzać od nowa, tak? Fuck. O, nawet nie, całe szczęście. Za tobą! No i teraz kółeczko, pięknie, dawaj to kółeczko. O! Nie mogłeś go tylko wyrzucić, tylko sam musiałeś jeszcze zejść. Klej tą czarną wodę. Na pewno ją masz przy sobie, prawda? Nic ci nie jest! Ja wiedziałem, że ma przy sobie. No i gdzie wstajesz? Poczekaj, aż się wyleczysz, no co za debil. Idź, idź! Będę cię osłaniać! Pięknie, ale to na nie za wiele się zda. No biegiem, biegiem. Biegiem, 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 biegiem. No jak? Jak ma to mi w ogóle nie chce biec. O, oh, fuck me. Zdążyłem. O, cholera. Przyjacielska atmosfera. Cholera, nie czas na żarty. No i gdzie te dowody? No gdzie? Pewnie za tobą.
Cierpliwości. Jeszcze chwila. Dobra, pięknie, ładnie się. Wyjście. Dobrze. Healujemy. Chwila, kartka do obejrzenia. Tu jest jakieś zdjęcie. Kompania zaczyna ekspansję na nowym kontynencie. Stalowy zamek. Ale my się już wymknęliśmy. O co ci chodzi? Musimy znaleźć inną drogę. Okej. Da się go otworzyć z drugiej strony. A, i rozumiem, że ja to mam zrobić, bo ty już nie możesz, tak? Franca. Obstawiam, że trzeba wyjść do góry gdzieś. Coś trzeba porobić. Następnie przejść tam gdzieś i zrobić coś. Tu jest inne wejście. Ale z tego innego wejścia nawet nie mogę skorzystać. Chyba, że to nie o to wejście chodziło. Bo teraz się zacząłem gubić, może tam się da jakoś przejść. What? Tak bardzo to jest nieogarnięte czasami. No i tak jak teraz... A, wydostań się tamtędy, tak? Okej. Tak nie za wiele mi to mówi. Mam się gdzieś dostać, żeby coś zrobić, żeby coś gdzieś przerobić. A! Może ten dźwig działa? Może tak, może nie. Na pewno się zaraz dowiem. Wcale tego nie widzę. Musiałaś to powiedzieć, prawda? Winno być dobrze. Zajmę się tym. No idź. No idę. Co za kurna głupia baba. Takie to suche, że aż boli. Z tego miejsca do się... Zajmę no, się łańcuchem. No kręć tam. Nie mamy całego dnia, żeby tu jeździć sobie, prawda? Przejdziesz na drugą stronę? Dam sobie radę. Pięknie, skaczesz jak kotek. Jesus Christ, te takie kurna głupie rzeczy tu są czasami takie głupie. I gotowe. I przeszłaś do zamkniętego pomieszczenia. Jak się z tym czujesz, kobieto? Rycerzu, tutaj! No shit, czekaj, bo ja tu mam nagranie jakieś. Ja wiem, że tego nie pokazuję, ale no nie, bez sensu to jest. To jest takie bardzo ambitne, aczkolwiek nikomu dobra, niepotrzebne. Trzy. Raz, trzy. Dwa. Uwaga! A widzieliście? Nie wypuśćcie! Przypomnili mnie! Osłonię cię! Mocna broń. Osłonię cię! A nie ma ciulaska! Żyjesz jeszcze? Już nie żyjesz. A, nie mam żadnej innej broni. Przyspinili mnie! Padnij! Będę cię osłaniał! Po co? Ty, kobieta, jesteś zbędna. Nie widzę, że mam shotgun na zasięg 50 tysięcy kilometrów. Tego ziomka jeszcze tam z tyłu ściągniemy. Który się wychyli? Wychyliłeś się. Ha, 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 ha! Znowu się wychyliłeś. Bujo! A co to jest? A, takie cwane. Oh shit. Chwilowo.
Czyli ja tu bez potrzeby wlazłem, tak? Aha, mogłem tutaj wleźć, żeby po prostu ich zabijać. Ale poradziłem sobie szybciej. No wiem, że mamy stąd spadać, czekaj kobieto. Tu jest granat do zebrania, co ty sobie myślisz, że tak z pustymi rękami będziemy wychodzić? Tutaj jest wystarczająco miejsca, by przejść. O, chwila, chwila, on tu miał amunicję jeszcze dla mnie. Nie, to... jednak miałem za dużo amunicji. Nadajesz? Nadajesz? No ci w ogóle nie słyszeli, że tam były strzały. No po co? Rani! Co on tam robi? Devi, jest tu. Okay. Mów swobodnie. Devi, mów! To samo, co na statku powietrznym. Ładunek leci do Ameryki i Indii. Ile? 2 razy więcej niż ostatnio. Nadrabiają czas. Te skrzynie nie mogą dotrzeć do Nowego Świata. Coś jeszcze. Ochrona w pełnej gotowości. Wspomniano jego imię. Robią spotkanie. Może nam się poszczęści. Czyje imię wspomniano? Jednego z twoich lordów. Jak przyjdzie na spotkanie, sam się przekonasz. Ten gnój, którego chciał zamordować. Hastings to Szambelon i Par. Zasiada w naszej radzie. Tak, dzięki temu zna plany zakonu. Jakie to wygodne. Twój urojony spisek nie istnieje. Pogadamy, jak zajrzysz do ładunku. Rani. Kiedy kryć wasa? Fekinaki keteka samerdiki patoki. To wozu rusonega. Andrusy nej nad manito? To z nim skończymy. Jo, jak się poślizgnęła tam. Ale proszę państwa, odcinek 27 minut. Kończymy. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia wszystkim. Pa, pa.